witam Was w mojej kuchni w Nowym Roku. Robimy dzisiaj ten przepis, który już na pewno z tytułu wiecie, czyli jajka w solance. Wiele takich jajek, wiele takich przepisów możecie znaleźć oczywiście na YouTubie. I tam te jajka są zrobione w taki sposób, że gotowane są w solance mocno słonej, a jajka są potłuczone na tak drobno i taki marmurkowy wzór się uzyskuje. Ja zrobię nieco inaczej, zobaczycie. Będę to gotował w wywarze z cebuli. Ale to później wszystko zobaczcie, nawet nie będę gotował, zobaczcie jak to się zrobi, to już zobaczmy po prostu. Do naszego przepisu użyję 8 jaj, zobaczcie. Jaja są świeże, ponieważ nie wypływają, zobaczcie, wszystkie są zatopione, eleganckie. Gdyby Wam jajka pływały po wierzchu, tam nalejcie trochę więcej wody i zobaczcie, że pływają, to są wtedy nieco starsze. Oczywiście mogą być dobre jeszcze, ale jednak starsze, więc warto wyjąć takie jajko, wziąć igłę i tutaj igłą lekko nakuć od góry, delikatnie z tej grubszej strony, wtedy podczas gotowania ten bąbelek powietrza, który tam się mieści, będzie miał się gdzie wyprężyć, rozprężyć i będzie po prostu, te jajka nie będą pękać. Ja mam nadzieję, że moje świeże jajka nie będą pękać, więc co tu jeszcze mam? Słoik, w którym będziemy to wszystko trzymać przez 2-3 dni. Tutaj mam łupiny z cebuli, właśnie to jest ten koloryzujący efekt cebuli, na pewno znacie, lekko taki brązowawy, słomkowy. No i jeszcze ziele angielskie, pieprz, liść laurowy, no i sól, bo trochę tej soli musimy użyć, ponieważ jajka mają być w solance. Ja już biorę i gotuję tutaj te jajka, włączam je na mały gaz, nie na duży, bardzo od razu rozpalony, tylko troszeczkę mniejszy, będą się gotować powoli, właśnie po to, żeby nam nie popękały. Jak się zagotują, osiągną temperaturę wrzenia, zacznie tutaj mocno bulkotać, to wtedy wyłączam jajka z gazu i trzymam je jakieś 10 do 15 minut już na wyłączonym gazie, czyli na włączonym palniku, po prostu same sobie to gotowują się, będą bardzo ładne, mocno dobrze ugotowane. Natomiast tu jeszcze mam wodę i tu zaraz mogę do tej wody wsypać cebulę na początek, a w zasadzie łupiny z cebuli. Podłączam gaz, zagotowuję to. Musi się pogotować tak z 10 minut woda z samymi łupinami. Zobaczmy jak tam nasze kolorki. Pięknie się rozgotowała ta łupina cebuli. Myślę, że wystarczy. Wyłączam gaz i przesadzam naszą zalewę przez sito, tak żeby cebula została wyłowiona. Zobaczcie jaka piękna barwa. I wlewam zalewę z powrotem do garnka. Przepiękny jest to kolor, taki herbaciany wręcz. Jeden liść laurowy, większy, złamiemy. Troszkę pieprzu, zobaczcie. Myślę, że to było pół łyżeczki. 2-4 ziarna ziela angielskiego. No i sól przecież. Teraz tak, wezmę łyżkę dużą, ponieważ sypiemy dwie płaskie łyżki. To jest naprawdę wystarczająco. Taka solanka na litr wody będzie doskonała. I na gaz. Zalewa solankowa gotowa. Zabieram ją na dwór, żeby wystygła. Jajka już wrzą. Jak na razie żadne nie pękło. Wyłączam, zostawiam na minimum 10 minut. Niech sobie dojdą. Spójrzcie, jak się pięknie ugotowały. Żadne jajko nie pękło. No, ale może dlatego, że są pancerne. Obieram je. Starajcie się obrać delikatnie tak, żeby były w całości piękne. Zaraz będziemy je wkładać do słoika. Natomiast ja na początek odkładam je wszystkie. O, tak ładnie. Odkładam je wszystkie do miseczki po to, żeby później wypłukać jeszcze i spłukać ewentualne drobinki tych skorupek. No dobra. Wszystko gotowe. Ciekawy jestem, czy te 8 jaj zmieści mi się tutaj. Przepięknie się ugotowały i są okrąglutkie, milutkie. Zmieści się z powodzeniem, chyba by weszło więcej. Fajny słoik. Zobaczcie, właśnie tak wkładamy po prostu. Zalewam naszą zalewą. Dobrze byłoby, gdyby tam te liście wpadły oczywiście. Troszeczkę wyłowię też pieprzu. One wyglądają takie wielkie, się teraz tu zrobiły z tej strony. Zamykam całość, nie musi być tak szczelnie, ale nie przeszkadza to w niczym, przynajmniej się nie wyleje, jak będziemy przenosić na przykład. I pokazuję Wam już z boku, jak wygląda. Oto nasze piękne jajka w solance. Teraz muszą postać 24 godziny minimum, ale dobrze jest, żeby stały 2 dni. Taki cudowny słoik. Później
Wyjmując je, możecie oczywiście wyjąć i pokroić na talerzyk i nałożyć na przykład na nie delikatny majonez lub jeszcze dobrać po swojemu, jakoś posypać zieleniną, żeby ładnie wyglądało wszystko. Ale też można na stół postawić w tym słoiku, zamknięte lub przymknięte, każdy sobie dać łyżkę do środka, każdy sobie wybierze swoje własne i wrzuci sobie na talerz. Takie właśnie cudeńka zrobiliśmy dzisiaj. Trzymamy oczywiście je w chłodnym miejscu, czyli w lodówce lub jak jest chłodno, to może na dworze. Nie musi to być super zimno, może być na przykład 10 stopni, 12. To jest solanka, więc nic im się nie stanie przez te kilka dni. Spójrzcie, moi drodzy, minęły 24 godziny, jak wsadziliśmy nasze jajka do tej zalewy. Wyjmę jedno. Zobaczcie, jaki ma wspaniały kolor. Nawet troszeczkę wygląda jakby dronka, ponieważ tu, gdzie było, dotykało ścianki, no to się nie wybarwiło. Ale właśnie tak fantastycznie wyglądają nasze jajka. Przykroję na pół. Proszę bardzo. Tutaj, zobaczcie, ta zalewa przeszła do środka. Lekko różowe jest to jajko. Z tej strony wziąłem sobie odrobinę majonezu gęstego, dobrego, żeby spróbować. Już Wam pokazuję, nie mogę Wam tylko pokazać, jak to smakuje. No to próbujemy. Ale to super. Nie są za słone. Jajka trochę zatykają, bo żółtko, oczywiście wiecie o tym. Teraz dotarły do mnie te smaki. Dziś laurowe, ziele angielskie, soli nie za dużo wcale, bardzo dobra proporcja po 24 godzinach, ale uwaga, mówiłem już o tym, czym dłużej będą stały, tym będą bardziej słone, więc uważajcie na to. Jeszcze chyba sobie coś podjem. Fantastyczna przekąska. I zapewne wiecie, w jakiej sytuacji. Bierzemy tam cyk i jajeczko takie lekko słone, doprawione. Można byłoby wrzucić jeszcze na przykład ostrej papryki chili. Byłyby takie ostrzejsze. Takie przepisy w tym roku zaczęliśmy lekko, ale takie przepisy możecie znaleźć u mnie na kanale. Pamiętajcie, że u mnie na kanale jest taki przepis, który nazywa się utopędze. To są czeskie kiełbaski marynowane, też jako taka karnawałowa przekąska, doskonałe. Więc oglądajcie mojego YouTube'a, zobaczcie, co mam do powiedzenia na Facebooku, tam możecie coś napisać. No i oczywiście sprawdzajcie, co dodałem na mojej stronie internetowej środagotuje.pl. Środa gotuje. Tak ma być. Cześć.